Hej Mateusz. Znowu dzwonisz w złym momencie. Dzwonię, by ci przypomnieć o zadaniu z grafiki komputerowej. Już dawno to zrobiłem. Fajnie, że nie musimy się męczyć w tym gimpie. W naszym profilu może się to przydać w przyszłości. W końcu jest to profesjonalny program do grafiki i miło, że możemy się z nim obyć. Nie tylko. Na lekcjach nauczyliśmy się też animacji. Poza tym jestem zintegrowany ze środowiskiem Adobe, dlatego łatwo można pracować na wspólnych plikach w tym środowisku. Dzięki tej wiedzy w przyszłości będę mógł dorobić sobie z obróbki lub tworzenia grafiki. Mimo, że nie jest to kierunek, w którym chcę całkowicie pójść z informatyki, a przy okazji dobrze płatny. No masz rację. Tę umiejętność można wykorzystać przykładowo w tworzeniu stron internetowych lub własnych aplikacji, a nawet nie. Tworzenia stron internetowych też przecież uczymy się w szkole. No tak. Możemy pisać stronę w dostosowanym do siebie środowisku i programie. Osobiście lubię pisać w Notepadzie ++, bądź Pajączku. A ty? Też lubię Notepada ++. Jest prosty, wygodny, a szczególnie upodobałem sobie jego szeroki wachlarz opcji personalizacji. Oj tak. Dzięki temu nie musimy pamiętać wszystkich tagów HTML-u, mimo tego, że jest on i tak bardzo prostym językiem opisowym, a daje olbrzymie możliwości tworzenia stron www, włącznie z CSS-em i JavaScriptem. Ważne, że na zajęciach możemy wybrać program pod siebie. Dla miłośników sieci informatycznych też znajdziecie coś na naszym profilu. Cisco Packet Tracer pozwala na tworzenie sieci wirtualnych i konfigurowanie ich. Darek, o ile błędu nie wywali. Oj, tak. Poza tym jest to świetny program, który daje olbrzymie możliwości. Mimo wszystko bardzo go lubię. Tak sam przedmiot, konfigurację i administrację zarządzania sieciami komputerowymi. Mateusz, Jezu, po prostu sieci. Tak dużo już powiedzieliśmy, a jeszcze ani słowa o naszym ulubionym przedmiocie, jakim... Mateusz, nie kończ. Wiem, co można myśli. Nasze kochane systemy operacyjne. Uczymy się ich w nich obsługi systemów operacyjnych opartych na rodzinie Windowsa, a także jądrze Linuxowym. Poza tym, raz nawet sami tworzyliśmy swój system. Oczywiście w ramach rozszerzenia tematu. Thank you.